Cześć, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy się zajmowali autolawetą, czyli przerabiamy tej Veko, co za mną stoi, na autolawetę. Montujemy wyciągarki, cały najazd, ściągamy pakę, ale to Wam za chwilę pokażę. W międzyczasie też będziemy lakierowali ramę, kabinę, lusterka są do wymiany. To wszystko Wam pokażę. Może teraz Wam pokażę. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Tak wygląda Iveco. Może od początku zaczniemy. Rozbieramy całą kabinę. Tutaj te lusterka będziemy wymieniali. Są pęknięte. Spróbujemy zdobyć tutaj plastik, żeby to skompletować. Cała kabina idzie do lakierowania, zderzaki. Ściągamy górną owiewkę. Tam będzie kogut zamocowany. Tutaj dalej przy kabinie, no przy kabinie to wiadomo, że to będzie wszystko polakierowane, ładnie zrobione. Postaram się to w te części wszystkie uzupełnić. Zobaczcie, jak wygląda zderzak. Tu na wkręty poprzykręcane. Tutaj coś, to wszystko spróbujemy naprawić. Zobaczcie, cały zderzak obrysowany. Wkręty w zderzakach. Zobaczcie, tutaj jakieś pęknięcie, tam klapki nie ma. Tu rozwalony cały zderzak. Do tego ściągamy tą budę. Ściągamy tą budę całą. Ta buda idzie do wyrzucenia. Piaskujemy, lakierujemy ramę. Felgi też do piaskowania pójdą. Nowy najazd. Nie wiem, gdzieś będę musiał kupić jakiś najazd. Nie wiem, czy nowy, czy używany. Zamówiłem wcześniej już nowy najazd. No ale gościu się wycofał i no i nie mam najazdu na dzień dzisiejszy, więc szukam dalej, żeby go przymierzyć, zobaczyć na pewno namocowania, żeby pasował. Tutaj widać, tam mocowania są, ale to już sobie przerobię, nawet jakby było od czegoś innego, to jest nie problem. Antyrowery, obrysówki, wszędzie będą na antyrowerach. Kogut, to mówiłem, kogut będzie. Tylna belka, nowe lampy LED-owe zamocujemy do tego najazdu. Co? Coś jeszcze? Wyciągarkę też na pewno będziemy chcieli zamocować. No i tyle. No i tak właśnie będzie to wyglądało. Sobie tutaj te wszystkie obrysówki do wyrzucenia idą. No dobra, nie przedłużając, ja się biorę za robotę. Ściągamy, zaczynamy od ściągnięcia tej paki. Później całe auto idzie do mycia i rozbieramy to wszystko. Nie wiem, czy tu trzeba będzie coś tą maskę ustawić. Zobaczcie, jaka szczelina. Tak nie powinno być. No tutaj dużo mniejsza. No chyba było po jakimś wypadku albo po czymś, bo też te szczeliny tu są za duże. Zobaczcie, tutaj prawie do lampy. Tak jest. A tutaj całą tą wkładam. Trzeba będzie poustawiać, porobić. No i tak to wygląda. Także zaczynamy. Zaczynamy robić autolawetę. Oto z tego busa. Mamy już ściągniętą pakę. Mamy ściągniętą też owiewkę. Auto zostało wstępnie całe umyte. O, przejdźmy sobie wszędzie. Zobaczcie, jak teraz wygląda rama. Rama w naprawdę fajnym stanie. Zobaczcie. O. Najgorzej to ta tylna belka wygląda. Ale to nie ma co się przejmować tym. Zapas. Zobaczcie, rama do odświeżenia tak naprawdę. Dobra, ramę sobie odświeżymy. Kabina teraz idzie do rozbiórki. Cała kabina cała do rozbiórki. Te wszystkie wkręty, wszystko postaram się usunąć. Zobaczcie, ktoś już to wcześniej też malował. Widać, co tutaj na uszczelkach są pomalowane. Zresztą możecie zobaczyć, o.
jak wyglądają wnęki. Szyba tylna zapylona cała. Patrzcie, cała zapylona. A tak wyglądają wnęki w tym aucie. Całe białe. O, zobaczcie, tu najlepszy przykład jest, że nawet nie było ściągane. Ta nie była nawet ściągana uszczelka. Także rozbieramy teraz tą kabinę. Części sobie ładnie segregujemy. Wjeżdżamy na warsztat. Maskę musimy zrobić. Zobaczcie, bo tu też cała maska jest pognieciona. Nie wiem, czy to widać. O, może jest tak, o, widać cała pognieciona. Maskę musimy całą zrobić. No i w kolor prawdopodobnie czerwony idzie. Także robimy tego busa. To było szaleństwo i zapisy. Powiedzmy, najlepsi fachowcy byli praktycznie niedostępni. Przed wojną i skokiem inflacji na dobrych fachowców trzeba było czekać pół roku, a w przypadku dekarzy nawet rok. Teraz czekają na zlecenia, a nawet są gotowi zejść z ceny. Od dziś na Bawelu można oddać krew. To w ramach rozpoczynającego się tygodnia patriotycznego. Oprócz mobilnego punktu będzie też strefa obywatelska dla dzieci i rodziców. Mówię, bo mówię. Zobaczcie, mamy nowy najazd. Zrobiony na zamówienie. Ten najazd nie jest ocynkowany. Ja nie chciałem, żeby on w ogóle był ocynkowany. I w czasie transportu deszcz padał ze śniegiem i przyrdzewiał. Ale tym się nie przejmujemy, bo on tak pójdzie w epoksydzie i cały w kolorze czerwonym. Ale zobaczcie, ja go tak przyłożyłem szybko na sztukę, żeby już bram nie otwierać, bo jest pełno śniegu. I teraz zobaczcie, jak on pasuje. Na razie nie pasuje, ponieważ trzeba skrócić ramę, nie wiem, czy to może tutaj z tej strony będzie widać. Zobaczcie, prawie, nie wiem, o pół metra trzeba skrócić ramę, dorobić do ramy mocowanie tutaj, żeby jedno z drugim ładnie siedziało. Wyrzucić koło zapasowe, tylną belkę i dorobić uszy, bo oczywiście tutaj nie ma żadnego ucha mocowania. Zobaczcie, musimy dorobić. Przesunąć ją lekko do przodu i wtedy ona będzie cała siedziała, tak jak powinna siedzieć. Później ją z powrotem ściągamy, cały najazd ściągamy. Pójdzie do lakierowania, rama pójdzie do lakierowania i na gotowo już wszystko będziemy skręcać razem z lampami. Musimy też dorobić jeszcze mocowania do błotników. Tutaj w tym miejscu planuję zrobić skrzyneczkę taką narzędziową. Później tutaj obudujemy cały środek blachą aluminiową, prawdopodobnie ryflowaną. W tym miejscu, gdzie wzmocnienie jest, wyciągareczka przyjdzie. No i myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Najazdy, dwie lampy LED-owe. Także powoli to zaczyna jakoś wyglądać. Ciężko było z najazdami, żeby gdzieś tam znaleźć. Chciałem kupić jakiś używany, ale dużo używanych najazdów jest pogniecionych. A ja nie chciałem takiego, żeby był pognieciony, tylko żeby był prościutki. To jest najazd metalowy. On jest lekki. I tak on się prezentuje. Dobra, działamy. Muszę jeszcze parę rzeczy zamówić, czyli koguta na dach, obrysówki, lampy, a w międzyczasie będziemy montować ten najazd. Mamy już przyszykowany najazd, cały wyczyszczony, przyszykowany też już do założenia, tylko oczywiście trzeba go polakierować całego. Wszystkie otwory na lampy, uchwyty na ramę pospawane, zobaczcie. Cztery uchwyty, tutaj jest piąty. Do tego wszystkie otwory na obrysówki mamy powycinane. Tutaj mamy zrobione też na koło zapasowe, wyciągarka, skrzynka. Tak po prostu już był założony, wszystko jest przyszykowane, teraz polakierować go całego dwukrotnie minią, później nawierzchniowa farba i do
i do założenia. Co ma? Mamy już najazd gotowy, polakierowany i założony. W całości go skręciliśmy. Zobaczcie, wszystko twarde śruby. O, tutaj jest 6, tutaj jest 6. Z każdej strony jest jeszcze na mocowaniu 4. Stabilnie się najazd trzyma. Zobaczcie, tutaj już założyliśmy na próbę taką jedną lampę, tak to będzie wyglądało w całości. O, same najazdy przyjdą te dwa w kolorze czarnym. Tutaj zabudujemy płytą cały środek, a tak się prezentuje już, zobaczcie. O. Tu mamy też już nową wyciągarkę z liną, ze wszystkim, cała nowa tutaj przyjdzie. No i dzisiaj montujemy wszystkie te obrysówki, skrzyneczki i na samym końcu wypiaskujemy oba koła, czyli felgi założymy i tak to się będzie prezentowało. Zapas daliśmy tutaj, tu będzie sobie wisiał z tyłu, też w kolorze srebrnym. O, tu przyjdą wszystkie lampki, tutaj rogi. No i tak się cała będzie nasza autolaweta prezentowała. Zobaczcie. Ja to sobie przyszłościowo, jakbym robił tu dla siebie, to bym sobie prysnął w te najazdy w kolorze czerwonym oczywiście, ale w kobrze z odrobiną piasku. Sobie to prysnął, było antypoślizgowe, takie fajne, ale tak się wszystko prezentuje. Oczywiście kabina jest brudna, dzisiaj też kogut będzie montowany, już cały środek złożony, tapicerki, o. Nowe kable przyjdą, myślę, że będzie to naprawdę fajnie wyglądało. No i mamy naszą lawetę skończoną, całą, tak jak powinna wyglądać, tak wygląda. Zmieniliśmy oczywiście lusterka, zobaczcie, jak cały teraz najazd wygląda. Felgi pomalowane, najazd oklejony, wszędzie na antyrowerach obrysówki. Z tyłu lampy LED-owe. O. Po środku płyta. Wyciągareczka, koło zapasowe. Tutaj wrócimy do tyłu. Tutaj brakuje jeszcze najazdów, ale one są już pomalowane, gotowe, także tylko wjedziemy zaraz na warsztat i je założymy. A tak to wszystko już. Zobaczcie, jak tu się ładnie to prezentuje. Nowa skrzyneczka, lampa dodatkowa, robocza. Cała zamontowana wyciągarka, płyta, tutaj mamy dodatkowo włącznik pod wyciągarkę, o, prądu, cyk, załączona, mamy dodatkowy akumulator, też schowaliśmy pod wyciągarkę. No i tak się prezentuje cała nasza autolaweta. Kogut, może włączę lampy, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Cyk, tutaj mamy, zamontowaliśmy do lampy roboczej. O, mamy cyk. Zobaczcie, włączyliśmy. O, włączyliśmy wszystkie teraz lampy. I jak mówiłem, wszędzie obrysówki. O, właśnie się tu z przodu jedna spaliła, bo nie ma kogut.
kogut nie jest jakiś tam super rewelacyjny. Ja bym ogólnie inny założył. Mi się ten nie podoba. Ale co, tak chcieli, tak mają. Zobaczcie. Wszędzie obrysóweczki. Tutaj stoi nasza druga laweta. Zaraz porobimy fajnych przebitek. Lampa robocza świeci. Pozycja. I tak się prezentuje cała gotowa laweta. Oczywiście to wszystko mamy pooklejane taśmą odblaskową. Zobaczcie. Wszystko tam przerabialiśmy, koło zapasowe to też tam mocowania zrobiliśmy, tak samo pod wyciągarkę wszystkie mocowania zrobiliśmy, pozmienialiśmy też, zobaczcie, te kierunkowskazy w lusterkach, wszystko jest zrobione, szkła i obudowę. Zobaczcie, jak teraz to wszystko wygląda. Poprawiliśmy zderzak. Tak się prezentuje. Oczywiście oryginalnie to było srebrne. Zmieniliśmy tego grilla na czarno. I myślę, że teraz naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, ja dziękuję Wam za uwagę. A teraz trochę przebitek.